twarz Ojca. Jakie mamy skojarzenia, jakie obrazy nam się rodzą, kiedy słyszymy te słowa? Ojciec, Jego twarz, Jego oblicze? Tak zwyczajnie powiedziane, mogą nam się kojarzyć z naszym Ojcem Ziemskim albo w ogóle z naszymi rodzicami. I prawdą jest to, że my Pana Boga uczymy się przez naszych rodziców. My tego, co niewidzialne, uczymy się przez widzialne. I nie ma innej drogi dla nas. Małe dziecko, bardzo małe dziecko, nie ma pojęć abstrakcyjnych. Dla niego jakiś niewidzialny Bóg nie istnieje. Ale dla niego istnieje tato i mama, którzy je karmią, pielęgnują, przytulają. I to jest dla niego konkret. My tak się uczymy kochać. Od tego, co widzialne, dotykalne, namacalne, przechodząc powoli do tego, co niewidzialne. Ale wiemy też, że to, co nasze ludzkie, jest niedoskonałe. I czasem ta miłość, powiemy wprost, jest taka, jaka jest. I często Pana Boga widzimy dzisiaj, jako dorośli ludzie, widzimy przez pryzmat tego, czego uczono nas, gdy byliśmy mali. Jaką twarz, jakie oczy pokazywali nam nasi rodzice? Czy one wyrażały miłość? W jakim stopniu? Po ludzku zawsze to będzie niedoskonałe. Ale my, warto to sobie uświadomić, przez ten pryzmat patrzymy na Pana Boga. I gdybyśmy teraz zamknęli oczy na chwilę i właśnie wypowiedzieli słowo Ojciec, twarz Ojca, to co nam przychodzi pierwsze? Jaki obraz? Kogo? Bo chcemy spotkać się z twarzą Ojca Niebieskiego, twarzą naszego Boga. Chcemy spojrzeć, jak mówiłem na początku mszy, w Jego oczy. Czy możemy to zrobić tak bezpośrednio? Trudne pytanie. Święty Jan mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, o Nim pouczył. Ten plakat, który mamy na ambonce, przykleiłem wczoraj, on wprawdzie mówi o zwiastowaniu Józefowi. Ale widzimy, że centralną postacią jest Maryja, a powyżej Maryi jest małe dziecko. Możemy po mszy potem podejść i zobaczyć. Powiesiłem go specjalnie na wczorajszą uroczystość zwiastowania. I wydaje mi się, że on zawiera w sobie i zwiastowanie Maryi, i zwiastowanie Józefowi. Właśnie ten Syn, Jezus Chrystus, który przyszedł do nas jako człowiek, nie tylko pouczył nas, jak mówi święty Jan, ale objawił, pokazał nam twarz Ojca. Pokazał nam oczy Pana Boga. Dlaczego oczy są tak ważne w tej całej naszej twarzy i w jej mimice? Bo mówimy, że oczy są zwierciadłem duszy. Że oczy prowadzą nas do naszego wnętrza. I te oczy mogą pokazywać, mogą przekazywać, transmitować miłość, ale mogą też pokazywać wiele innych rzeczy. Wiele innych rzeczy. I czasami jest też tak, że nie chcemy do końca wyrażać siebie. Że blokujemy ten dostęp, ten przepływ miłości. No, prosta rzecz, którą znamy z naszego doświadczenia. Jeśli nie chcemy komuś powiedzieć prawdy, to uciekamy wzrokiem. To gdzieś tam błądzimy. Dlatego, że oczy są niezakłamane. To znaczy, można je nauczyć kłamać. Tak wprost, w żywe oczy, jak to się mówi. Ale tak zwyczajnie nasze oczy są niezakłamane. I chcą przekazywać prawdę. I Bóg, kiedy patrzy na nas, to przekazuje prawdę. A Jego prawdą jest miłość. A Jego prawdą jest miłość. Parę dni temu był taki tekst, takie słowo, czytanie, w którym u proroka Jeremiasza, który Pan Bóg mówi do Izraela, że
Odwracasz się do mnie plecami, a nie twarzą. Że Ty, narodzie, odwracasz się do mnie plecami. Kiedy grzeszymy, to odwracamy się do Boga plecami. Ale wiemy, że plecami możemy się też odwrócić do drugiego człowieka. Ja kiedy nie chcę mu pokazać swojej twarzy, kiedy nie chcę się z nim spotkać, to jeśli nie wprost plecami, to symbolicznie odwracam się plecami. Nie chcę się z nim spotkać, nie chcę się spotkać wzrokiem, nie chcę pokazać mu swojej twarzy, bo po prostu nie chcę się spotkać. To, co ważne, to to, że Bóg nigdy do człowieka nie odwraca się plecami. Nigdy, nawet gdy człowiek grzeszy, nawet gdy człowiek jest podły, gdy jest słaby, gdy upada, to nie odwraca się plecami. Jeden z psalmów mówi, że Bóg rzuca za siebie wszystkie nasze grzechy. Bierze je od nas i rzuca za siebie, ale On się tam nie ogląda. To my się często oglądamy za naszymi własnymi grzechami. On się tam nigdy nie ogląda. On dalej patrzy na nas. I my wtedy możemy się chować po krzakach, jak nasi prarodzice w raju. Kiedy widzimy swój grzech, czyli prawdę o sobie, to chowamy się między drzewami. Ale Bóg przychodzi ze swoją twarzą i pyta: Adamie, gdzie jesteś? Chcę, żebyś spojrzał na mnie. Bo ja Ciebie nie potępiam, bo ja Ciebie kocham. Ty jesteś moim dzieckiem. Bóg nigdy nie odwraca się do nas plecami. My czasem albo często to robimy. Wobec Boga, wobec drugiego człowieka, a nawet wobec samych siebie. Kiedy nawet na siebie samych trudno nam patrzeć, to też odwracamy się do siebie plecami. I jak mówię, Bóg patrzy na nas z miłością i mamy wiele na to dowodów w Piśmie Świętym. Można wziąć pierwsze z brzegu. Ojciec, który mówi do Syna podczas chrztu i podczas przemienienia: Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Ty jesteś mój Syn. Jeśli mówi to do Jezusa, to też do nas, bo każdy z nas jest w Chrystusie. Przez chrzest jesteśmy ciałem Chrystusa. Więc Ojciec do każdego, do każdej z nas mówi te same słowa. Jesteś moja córka, mój Syn umiłowany. Ale czy ja wierzę w te słowa? Czy ja je przyjmuję? A jeśli nie, to co mi przeszkadza uwierzyć? Co mi utrudnia wiarę w te słowa o miłości Pana Boga bezwarunkowej? O tym, że Jego słowa, Jego oczy przekazują mi miłość. Może właśnie przeszkadza mi ten obraz, który mamy z dzieciństwa czy z młodości. Ten obraz, widzialny obraz, nie wiem, naszych rodziców, bliskich, wychowawców, którzy pokazywali nam miłość w taki, a nie inny sposób. I mamy wrażenie, że to jest zniekształcone jakoś. Że właśnie nie widzę Boga jako miłości. Widzę Go jakoś inaczej. Bogaty młodzieniec, kiedy wyznaje Jezusowi, że wszystkich przykazań przestrzegał od młodości, to Jezus spojrzał na niego z miłością. Zanim zaprosił go dalej na drogę, na którą on jednak nie poszedł, i być może Jezus to wiedział, to mówi, to spojrzał na niego z miłością. Spojrzenie, które pokazuje miłość. Znów mogę zapytać, a co przekazuje moje spojrzenie? Na siebie samego, na drugiego człowieka. Dzisiejsza Ewangelia, Jezus, który też pokazuje miłość. Dowiadujemy się, że Jezus miłował Marię i Martę i Łazarza. A kiedy przyszedł do grobu, to wzruszył się, rozrzewnił, a potem zapłakał. Pokazuje miłość swoimi oczami, które są zapłakane. Oczy zapłakane mówią o stracie. Mówią o miłości. A potem jeszcze raz okazał głębokie wzruszenie. To jest o miłości, o przyjaźni. Jezus, który przychodzi nad jeziorem i widzi celnika Mateusza. Kto to był celnik, to wiemy w Piśmie Świętym. To kolaborant. To ten, który zbierał podatki dla okupanta.
wymieniany na jednym oddechu z prostytutkami i z innymi grzesznikami. To jest ktoś, kto był marginesem społecznym, wyrzutkiem. I kiedy Jezus przechodzi, słyszymy takie słowa: ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Ujrzał człowieka. Wszyscy Żydzi traktowali go, można powiedzieć, jak śmiecia, jako kogoś odrzuconego. A Jezus ujrzał w nim człowieka. Kogo ja widzę, kiedy patrzę na drugiego człowieka? Kogo ja widzę? Czy widzę tego właśnie człowieka? Czasami nie widzimy tego człowieka. Czasami widzimy nasze etykietki, które mu ponaklejaliśmy. On jest taki, owaki, siaki i to często widzimy. A nie tego człowieka takiego, jakim on jest. I my przyklejamy etykietki, nam przyklejają etykietki i czasem nam się wydaje, znam go. A tymczasem może się okazać, że ja go nie znam. Ja znam to, co sam przykleiłem na niego. I kiedy patrzę na drugiego, to widzę to, co na niego przykleiłem. To, jak go określiłem, tego człowieka. Tę mnogość przymiotników, które doczepiamy do nas. Ale nie widzę tego człowieka. Nie widzę go tu i teraz, takiego, jakim jest teraz. A Bóg patrzy bez etykietek. Bóg widzi człowieka. Więc w tym celniku, odrzuconym przez wszystkich, zobaczył człowieka. Nie spojrzał na to, co robi i czego nie robi, tylko spojrzał na to, kim jest. Spojrzał na to, kim on jest. Ujrzał człowieka i go powołał. Tak właśnie patrzy Pan Bóg. Tak właśnie patrzy Pan Bóg. I jeszcze jedna rzecz. Jakoś tak jest, że Pan Bóg patrzy też na to, co jest małe, co jest słabe, co jest kruche, co jest wrażliwe. Ile razy słyszymy, że je i pije z cennikami i grzesznikami. Że tam lubił być. Ciekawe czemu. Tydzień temu, może pamiętamy, było czytanie o tym, że prorok idzie namaścić Dawida na króla. I Jesse przedstawia swoich synów od najstarszego, pierworodnego, byśmy powiedzieli najdorodniejszego, najlepszego kandydata na króla. Ale przedefilowali wszyscy. I prorok się pyta, to wszyscy już? Nie, jest jeszcze taki jeden mały. Rudy, pasie owce. Dawid nie został nawet zaproszony na ucztę. A to on został królem. Jego Bóg wybrał. I czasem, moi drodzy, my też w sobie mamy takie części, których nawet nie zapraszamy na ucztę. A może Bóg to właśnie wybiera w nas. I to kocha. Czego my w sobie nie chcemy znać. My chcielibyśmy to z siebie wyrwać, odrzucić. To takie śmierdzi owcami. To nie bardzo. Bóg patrzy na nas całych, a szczególnie na to, co jest w nas słabe, kruche, wrażliwe, patrzy z miłością. I znów, zanim zadam sobie pytanie, jak ja patrzę, to najpierw, czy przyjmuję to Jego patrzenie? Bo z tego przyjęcia rodzi się moje patrzenie. Ja zanim zacznę kochać, to najpierw uczę się kochać i najpierw przyjmuję miłość, tak jak małe dziecko. To małe dziecko, które nie umie pokazać miłości. Inaczej, jak tylko przez to, że jest, że istnieje. I robi różne trudne rzeczy. Krzyczy, płacze, nie w tym momencie, co trzeba. Robi kubkę, kolki ma i takie różne rzeczy. I trzeba do niego wiele wstawać w nocy. Ono jest. Myśmy już o tym zapomnieli. I my najczęściej wierzymy w miłość, że trzeba sobie jakoś zasłużyć. Trzeba coś zrobić, żeby mnie pokochano. Więc się staramy. Aż po kokardki. A tymczasem pierwsze jest to, czy ja przyjmę miłość, którą Pan Bóg mi daje. I to, że dzisiaj tu siedzę i że jestem zdrowy, taki jak jestem i że mogę widzieć, słyszeć, czuć, to jest też Jego łaska. Święty Ignacy, nasz założyciel, kiedy uczy modlitwy, to mówi tak. Zanim wejdziesz w modlitwę, jakąkolwiek, zatrzymaj się.
Przez chwilę zatrzymaj się, zatrzymaj swoje ciało i uświadom sobie, rozważaj, jak Bóg patrzy na ciebie. Bo od czego zaczyna się spotkanie? Zanim podamy rękę na przywitanie komuś, to czy nie widzimy najpierw, że on podchodzi do nas? Nie widzimy najpierw jego twarzy? To jest genialna intuicja świętego Ignacego. Zatrzymaj się najpierw i uświadom sobie, że Bóg patrzy na ciebie. I jak patrzy na ciebie? Zachęcam, żeby od dzisiaj zacząć. Na każdej swojej modlitwie. Zamknąć oczy. Nie będę widział Pana Boga. Jest niewidzialny, ale mogę doświadczyć Jego obecności. I uświadomić sobie, że On patrzy na mnie. I zobaczyć, do czego mnie to prowadzi. Do jakiej relacji z Nim. Do jakiej bliskości. Ojca, który patrzy na mnie nieustannie. I pragnie jednego. Patrz na mnie. Patrz na mnie. Kontempluj moją twarz.